pamiętam świątynię taką, jaką była, jako miejsce kultu. Modliłem się w jej komnatach i medytowałem w jej ogrodach. Byłem wtedy szczęśliwy, spokojny. Pamiętam także dzień, w którym nadeszli orkowie. Dzień naznaczony przez odgłosy bitwy i strumienie krwi. Przerażone kobiety i dzieci kuliły się w najczarniejszych kątach. Wiele wyprowadziłem bezpiecznie, jednak dużo więcej zapłaciło najwyższą cenę. Tego dnia moje ukochane sanktuarium stało się czarną świątynią. Tam czarnoksiężnicy orków uprawiali swą spaczoną magię, która skaziła ziemię i prawie zniszczyła nas wszystkich. Nie rób tego, Guldanie! Bądźcie świadkami niepodważalnej mocy naszego mrocznego pana! On zniszczy nas wszystkich! Nawet po tym, jak lekkomyślne czary hordy podzieliły planetę, mój lud nie był w stanie znaleźć trwałego sanktuarium. Demonów, które spłynęły na nas niczym plaga. Podczas tych mrocznych czasów niejaki Magderidon uczynił świątynię swoim domem. Potem przybył Illidan, ten, którego nazywają zdrajcą, wróg mojego wroga. Magderidon każdego dnia sprowadza przez nie mnóstwo nieszczęsnych demonów. Musimy je zamknąć na zawsze. Pomogliśmy mu zapieczętować portale Outland i odcięliśmy posiłki Legionu. Walczyliśmy z nową siłą i wspólnie odzyskaliśmy naszą świętą ziemię. Myślę, że już wtedy część mnie wiedziała, iż czarna świątynia zmieniła tylko jednego złego pana na innego. Wolałem zapamiętać świątynię taką, jaka była, nie jako obrzydlistwo, którym się stała. Ma dusza dźwiga brzemię mojej pomyłki. Jednak byłem cierpliwy. Czekałem. Gdy nadejdzie właściwa chwila, zdrajca zostanie zdradzony.